Kolejna sprawa. Bardzo proszę informacja pana Bogdana Gonsala, pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa do spraw osób niepełnosprawnych na temat zakresu działalności zadań realizowanych przez pełnomocnika. Bardzo proszę, czy jest pan Bogdan Gonsal? I bardzo proszę pana przewodniczącego Pietrzyka o zastąpienie. Przystępujemy zatem do procedowania tego druku i bardzo proszę serdecznie zapraszam do mikrofonu pana pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa, pana Gonsala do spraw osób niepełnosprawnych. Panie pytanie, udzielam panu głosu. A państwa radnych bardzo proszę o zachowanie ciszy, powagi, obrad i zajęcie miejsc. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przede wszystkim bardzo dziękuję za możliwość przekazania tej informacji z tego względu, że w sumie 12 rok tutaj pracuję w Urzędzie Miasta Krakowa, a po raz pierwszy taką możliwość przed tak pracownym i dużym gronem mam do dyspozycji. Do tej pory takie informacje przekazywałem przede wszystkim na Komisji Rodziny, Polityki Społecznej, siłą rzecz ta komisja jest tą komisją, z której najczęściej się kontaktuje, no ale do rzeczy. To jest tak. Jeszcze raz bardzo proszę państwa o powagę, pana radnego Ziębę, bardzo proszę o zajęcie miejsca i nie przeszkadzanie w obradach. Bardzo proszę panie radny Ziemba. Pana radnego Aranka, bardzo proszę o zajęcie miejsca, panią radną Wasarę. Z reguły nasze obrady prowadzimy, kiedy wszyscy swoje miejsca zajmują. I proszę jeszcze raz o ciszę. I panie pełnomocniku, proszę o kontynuowanie. Przepraszam, że panu przerwałem. Do informacji pisanej, którą państwu radny tutaj dostarczyłem, założyłem szereg materiałów, które w postaci załączników obrazują taki szerszy sposób działania, które miasto realizuje na rzecz osób niepełnosprawnych. Zależało z tego względu, co zrobiłem, że zależy mi na tym, aby to, co państwu przekażę teraz w tej formie mówionej, było położone na takim szerszym tle, z tego względu, że ja też rozmawiam często z państwem radnymi, ale nie tylko, również z dyrektorami Wydziału Nocnych Miejskich, to nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę olbrzymiego zakresu zadań, które przez miasto jest realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych. Ja w taki horyzontalny sposób te zadania ogarniam, kontaktując się z działami, jednostkami miejskimi i mam takie obraz, ale tutaj w dniu dzisiejszym również chociaż w taki sygnalizacyjny sposób chciałbym mówiąc o moich zadaniach do tego się. Powracając już do samego faktu powołania pełnomocnika. Miało to miejsce 23 listopada w 2001 roku, kiedy zarządzeniem prezydenta Krakowa taka funkcja została powołana. I tutaj słowo komentarza. Generalnie rzecz biorąc, zapisy ustawowe nie nakładają obowiązku powołania pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych na starostów i prezydentów powiatu. Fakt powołania takiego stanowiska wiązał się z wystąpieniem organizacji pozarządowych tutaj w Krakowie skupiających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w których ja też bardzo mocno byłem i jestem zaangażowany. I po mieście Gdyni Kraków wtedy był drugim miastem, gdzie taka funkcja została powołana. Jak spotykaliśmy się w naszym gronie, to analizując sytuację, doszliśmy do wniosku, że powołanie takiej funkcji ułatwi środowisku osób niepełnosprawnych raz kontakt z Urzędem Miasta, a dwa możliwość wpływania
na te decyzje, które zwłaszcza w postaci uchwał i wydatków budżetowych są związane z naszym środowiskiem. W tamtych latach, zwłaszcza takim najbardziej bolącym problemem, była sytuacja związana z barierami architektonicznymi, ale również osoby z innymi niepełnosprawnościami, zwłaszcza niepełnosprawność wzroku, słuchu, a niepełnosprawność intelektualna, też wnioskowała o to, żeby taka kwestia została. W załącznikach, które odnoszą się do czterech, bo tam przez ten okres czasu cztery zarządzenia odnosiły się do zakresu działalności zadań realizowanych przez pełnomocnika. Precyzyjnie to jest opisane. Ja tutaj chciałbym tylko zacytować, że pełnomocnik ma obowiązek analizować i odnosić się do potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących możliwości dostępu do obiektu publicznej, uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, programów leczniczych, rehabilitacyjnych, powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji międzyludzkiej, zwłaszcza chodzi o kompleksową obsługę w urzędach instytucjonalnych. W swoich zadaniach również odnoszę się do opracowywania projektów programów rehabilitacyjnych, społecznych, zawodowych, które są przyjmowane uchwałą Krajady Miasta Krakowa. Do tego zaraz tutaj też się odnoszę. Kontaktując się z działami jednostkami miejskimi, jestem zaangażowany również w proponowanie założeń dorocznych planów budżetowych, które poszczególne wydziały i jednostki odnosząc się do zadań realizowanych dla osób niepełnosprawnych przyjmują. Również bardzo dużym obszarem, którym się zajmuje, jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, jak również reprezentowanie prezydenta miasta Krakowa przy okazji różnych uroczystości, ale również reprezentowanie prezydenta w różnych gremiach, w które miasto jest zaangażowane w ramach programu. Teraz pokrótce chciałbym Państwu przedstawić parę wybranych, które w moim odczuciu zadań, które są najważniejsze i w odniesieniu do materiałów, które Państwu przekazałem, garść komentarzy. Najważniejszym dokumentem, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa, a który w taki sposób kompleksowy określa zadania realizowane przez Gminę Miejską Kraków na rzecz osób niepełnosprawnych, jest Powiatowy Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych. I w 2002 roku władze samorządowe powiatowe zostały zobligowane nowelą ustawową do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych do sporządzenia takich programów. W tej chwili obowiązuje, te programy są czteroletnie, w tej chwili obowiązuje trzeci już taki program, który na lata 2011-2014 określa te zadania realizowane przez gminę. I ja byłem koordynatorem prac zespołów, które zarządzeniem prezydenta zostały powołane, aby takie programy przygotować. Z tym, że program jest generalnie rzecz biorąc takim dokumentem kierunkowym, a doprecyzowanie tego, co w ramach tych programów rokrocznie się dzieje, są harmonogramy roczne, które precyzyjnie określają w rozliczu na priorytety odnoszące się do programu i zadania realizowane przez poszczególne wydziały i jednostki miejskie, przypisując tym zadaniom działania operacyjne, określone są koszty zadań, określone są źródła finansowania, mówiąc o realizatorach i wskaźniki rezultatów. I teraz ja razem z referatem do spraw problematyki osób niepełnosprawnych, którym kieruję, który jest mi pomocny w realizacji moich zadań, w taki całościowy sposób wszystkie te zadania kompletuję, ściągając je z wydziałów, ściągając te informacje z wydziałów jednostek miejskich.
Również z tych groszy harmonogramy są sprawozdania przedstawiane Państwu radnym i co roku takie sprawozdanie za Waszy rok trafia, gdzie precyzyjnie zaplanowane na dany rok budżetowe zadania są odniesione do zrealizowanych, do kosztów, które zostały wykonane i tak dalej. Dam prostą informację Państwu na ten temat. W 2011 roku w harmonogramie na zadania dotyczące osób niepełnosprawnych były zabezpieczone środki w wysokości 384 miliony 432 tysiące. I teraz oczywiście, że to są środki, które są z budżetu gminy miejskiej Kraków, ale również to są środki z PFRON-u, które dotacją do nas docierają. To są również dotacje wojewody, ale również to są środki unijne, które my jako gmina zdobywamy na realizację różnego rodzaju projektów. Tutaj UPON, zwłaszcza w stronę MOPS-u, który bardzo intensywnie to robi, ale również Wydział Turystyki i Promocji, również Wydział Organizacyjny. Bo część tych zadań wynika z obligu, który ma miejsce z zapisów ustawowych, ale niektóre z tych zadań są zadaniami fakultatywnymi, które my jako miasto realizujemy na rzecz osób niepełnosprawnych. Zwłaszcza to dotyczy zwłaszcza w dużej mierze, za chwilę do tego dojdę, zadań, które realizuje w ramach zadań powierzonych i priorytetowych jednostki pomocnicze, czyli po prostu dzielnic. W podobny sposób ja monitoruję program też, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta dostosowania systemu komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym programie w taki kompleksowy sposób, zwłaszcza dwa obszary, obszar dotyczący taboru, ale również infrastruktury komunikacyjnej, zwłaszcza przystanków i dojść do przystanków, cała tego wszystkiego, co wokół przystanków się dzieje, jest tam opisany i co roku też środki na te dwa obszary są zabezpieczane. Jeżeli chodzi o tabor, słowo też tutaj dodatkowe, autobusowe, to prawie 90% autobusów to jest niska podłoga. W tramwajach to będzie 50%, ale to też jest tak, że z drugiej strony, aby walor niskiej podłogi mógł być wykorzystany, no to ta infrastruktura przystankowa musi być dostosowana. W przyszłym tygodniu reaktywuje się po przerwie wakacyjnej okrągły stół komunikacyjny, w ramach którego razem z powiatową Stoczną Radą do spraw osób niepełnosprawnych, też za chwilę powiem, jesteśmy zaangażowani i cieszę się, bo jest to takie forum, gdzie aspekt funkcjonowania osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej jest bardzo mocno też eksponowany. Wspomniałem Państwu tutaj o zadaniach powierzonych dzielnicom projektowym i powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. 7 lat temu przez 3 miesiące odbywałem spotkania w Radach 18 dzielnic i rozmawialiśmy na temat prowadzenia. Skutkuje to tym, że w 2011 roku rozdysponowano pod około 1 620 tysięcy dla dzielnic i zrealizowano 118 zadań, które dzielnice uchwałami wskazały jako te, które w ich przekonaniu są najważniejsze, mniejsze, większe odnośnie infrastruktury, odnośnie wsparcia organizacji, odnośnie pozarządowego, odnośnie wyposażenia placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednym słowem, po 7 latach powiem w ten sposób, że jest to jedno w mojej ocenie z bardziej takich trafionych zadań, które skutkuje również tym, że między dzielnicami, organizacjami pozarządowymi działających na rzecz osób niepełnosprawnych zacieśnia się współpraca nie tylko odnośnie wsparcia osób niepełnosprawnych z tych organizacji, ale również konsultacji, które organizacje z dzielnicami na rzecz tych działań przeprowadzają. Kolejnym takim obszarem, w którym jestem bardzo mocno zaangażowany, jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. I teraz ta współpraca przejawia się w różny sposób. I
jednym z głównych takich obszarów, które mają miejsce i które w sposób znaczący te organizacje wspierają i które jest to obszar, który ja też koordynuję, jest ogłaszanie otwartych konkursów ofert w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych. I oferty przytoczę, bo to, o czym w ogóle opowiadam, to są działania, które na przestrzeni ostatniego roku ja realizowałem i to są takie, tak jak powiedziałem, wybrane najważniejsze. W 2011 roku aplikacje do konkursu złożyło 96 organizacji pozarządowych w trzech obszarach. Kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych, wsparcie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Dofinansowano 75 projektów na kwotę 603 940 zł. Ponadto organizacje złożyły w trybie 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 30 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 11 na kwotę 92 560 zł. Również wsparcie organizacji pozarządowych odbywa się poprzez współpracę z Powiatową Straszną Radą do sprawy. Tutaj bardzo się cieszę, że są razem z nami pani Małgorzata Felbler, sekretarz Powiatowej Stocznej Rady, pan Michał Dębiec, członek Powiatowej Stocznej Rady. Pani Małgorzata Felbler jest jednocześnie szefową Stowarzyszenia Pomocy na Dłoni. Jest to stowarzyszenie, które działa na rzecz osób chorych na SN, a z kolei pan Michał Dębiec reprezentuje Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, która współpracuje z Urzędem Miasta w sposób znaczący, między innymi przy okazji zmian, które jako miasto i organizacja do ustawy o głosowaniu tam, gdzie osoby niesłyszące, a czyli niewidome, miały możliwość teraz łatwiej było na osoby. I teraz Powiatowa Społeczna Rada składa się z 5 osób, które reprezentują największe klasowe organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnościami. I teraz Rada zaangażowana jest w opiniowanie przede wszystkim uchwał Rady Miasta Krakowa, które skutkują na rzecz osób niepełnosprawnych. W strukturze Rady działa również Zespół do spraw dostępności infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych. I zarządzeniem prezydenta ten zespół opiniuje wszelkie inwestycje, które są finansowane z budżetu miejskiego pod kątem praktyczności zastosowań rozwiązań ułatwiających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie z infrastruktury miejskiej. No bo to jest tak, że oczywiście są przepisy, zwłaszcza prawa budowlanego, które nakładają obowiązek na takie rozwiązania jako miejsce. Ale realia życia pokazują, że zastosowane rozwiązania nie zawsze mają praktyczny wymiar i tutaj ten rodzaj konsultacji jest bardzo ważny. Zespół jest również zaangażowany w konsultowanie tych inwestycji, w które miasto w sposób bezpośredni jest zaangażowane. Na przykład ostatnio ilustrowaliśmy pod kątem dostępności, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale również i domów, rozwiązania, które na dworcu głównym PKP zostały zastosowane. Również taką współpracą, która bardzo istotnie powoduje, że organizacje pozarządowe współpracują z miastem, jest organizowanie Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Jest to olbrzymie wydarzenie, które już wpisało się na stałe w taką tradycję miasta. W tym roku po raz 13 to organizowaliśmy. I specyfika tego wydarzenia polega na tym, że miasto zabezpieczając logistykę finansową i organizacyjną, daje możliwość organizacjom pozarządowym zorganizowania różnych wydarzeń, które na terenie całego miasta przez tydzień mają miejsce. O wydarzeniu nie będę opowiadał, bo zapewne Państwo radni
kontaktując się tutaj z organizacjami, również wiedzą, jak to się wygląda, tak jak mówię, po raz czwarty to organizować. I bardzo intensywnie też współpracuję z tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, mam na myśli wydziały jednostki miejskie, które w ramach realizowanych zadań realizują je również na rzecz osób niepełnosprawnych. I tutaj pokrótce, żebyście też tak Państwo mieli wiedzę, jakie te wydziały zadania realizują i to wymienię. Moc, zwłaszcza w zakresie podziału środków na zadania związane z dofinansowaniem, otrzymywanymi przez indywidualne osoby niepełnosprawne, ale również w kwestii związane zwłaszcza z terapii zajęciowej, organizacją domów pomocy społecznej, świetnych środowisk. Zarząd infrastruktury i komunalnej transportu w zakresie likwidacji barier na sektorniczych dostępności infrastruktury miejskiej oraz ułatwień dla osób niepełnosprawnych korzystających z samochodów. Tutaj przewinął się wątek, który Pan Radny Zięba przywołał odnośnie kopert parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie wiąże się to również z długowymi abonamentami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Z Zipidem jestem w stałym kontakcie i staramy się ucierać nasze opinie, bo z jednej strony ja jestem w ogniu dyskusji z organizacjami procesami indywidualnymi, które chciałyby, aby regulacje odnośnie tych obszarów były w miarę liberalne, a ZIKI, który ma do czynienia z praktyką dnia codziennego i deficytem tych miejsc parkingowych oraz nazywajmy rzeczy po imieniu, bardzo często nadużywanie przez nieuprawnione osoby tego przywileju, stara się jednak to sito zawieszać. W przyszłym tygodniu mamy kolejne spotkanie. Staram się kompromis wypracować. Z kolei z Grodzkim Urzędem Pracy w szeroko rozumianym zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Nie chcę tego wątku tutaj rozwijać, bo czasu było za mało. Ale Grodzki Urząd Pracy jest tą jednostką, która realizuje zadania z funduszy i gminnych, i petronowskich, jak również z funduszy, gminnych. O MPK wspomniałem przy okazji informacji na temat programu dostosowania systemu komunikacji miejskiej. Z kolei Zarząd Budynków Komunalnych rocznie zabezpiecza środki na likwidację barier architektonicznych w tych obiektach gminnych, w których są realizowane usługi na rzecz ludności, czyli w budynkach użyteczności publicznej. I jest to znaczące działanie. Z kolei Wydział Edukacji w zakresie współpracy z placówkami szkolnictwa specjalnego integracyjnego, Wydział Obsługi Urzędów oraz Wydział Organizacji i Nadzoru w zakresie ułatwień w dostępie do budynków miejskich, jak również w sposobie załatwienia spraw, które tutaj w Urzędzie Miasta petenci niepełnosprawni załatwiają. Ostatnio też doszlifowaliśmy, jak trzeba powiedzieć, bo ustawa o języku migowym wprowadziła obowiązek wprowadzenia takich procedur. My to od dawna realizujemy i tutaj też trzeba przyznać, że współpraca z Polskim Związkiem Głuchych skutkuje tym, że nie ma drugiego urzędu miejskiego, który miałby taką ilość urzędników, którzy w sposób prontowy kontaktują się z petentem przeszkolonych w zakresie znajomości języka migowego i to na różnych szczeblach całej znajomości. Też na co dzień spotykam się z ludźmi, którzy przychodzą do mnie z różnymi sprawami. To jest tak, że z reguły przyjmuję albo osoby niepełnosprawne, albo ich opiekunów, albo przedstawicieli organizacji pozarządowej. I teraz ci ludzie do mnie przychodzą albo na początku załatwiania sprawy i oczekują ode mnie udzielenia informacji, porady, i też podejmuje się koordynowania kontaktu
z wydziałami, jednostkami miejskimi, w których dana sprawa jest załatwiana, albo na samym końcu, kiedy starając się wydać ostatni deski, przychodzą do mnie po to, żebym odpowiedział, co jeszcze może być zrobione. No i tutaj kontaktując się z Państwa, z dyrektorami wydziału, staram się być pomocny, staram się pokazywać, jakie procedury jeszcze wchodzą na próbę, czy odwoławcze, czy inne, żeby można było jednak sprawę załatwić. W 2011 roku w ten sposób przyjąłem 301 osób. Rozpatrzyłem 170 spraw, które zostały mi przedstawione w formie pisemnej. To jest tak, że musimy też zdawać sobie sprawę, że spośród największych metropolii polskich Kraków jest największym, znaczy jest miastem, które ma największy odsetek mieszkańców deklarujących swoją niepełnosprawność. To mówię na podstawie informacji nie z ostatniego, ale z wcześniejszego spisu powszechnego, bo z ostatniego jeszcze takich informacji nie ma. Przypuszczam, że one się potwierdzą. I to skutkuje tym, że prawie 19% mieszkańców Krakowa tą niepełnosprawność deklaruje. No i to powoduje, że praktycznie we wszystkich politykach, które miasto realizuje, obecność tej grupy społecznej musi być brana do porządku. I musimy sobie zdawać również sprawę z jednej rzeczy. W kwietniu tego roku miasto przejęło olbrzymi zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez Małopolski Oddział PFRON. Mam tu na myśli zadania, które PFRON realizował w ramach programu PEGAS oraz OMER. To są zadania związane z dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale również dla osób z niepełnosprawnością wzroku. I dobrze, że jest mocny swoimi strukturami organizacyjnymi, kompetencją swoich pracowników i mógł z marszu to zadanie przejąć. Ale wierzcie mi proszę, że obsługa paru tysięcy osób i wniosków, które w sposób niezaplanowany wcześniej będzie musiała być przez MOPS obsłużona, jest to naprawdę spore wyzwanie. A z kolei, biorąc pod uwagę informacje, które z PFRON też dochodzą, że w ciągu, znaczy, że do grudnia 2014 roku ma nastąpić bardzo istotna reorganizacja struktur PFRON, które zaskutkują tym, że zadania, które do tej pory były realizowane przez oddziały wojewódzkie, będą przejmowane przez samorząd wojewódzki oraz powiatowy. Można się spodziewać, że na przestrzeni najbliższych 2 lat te zadania będą trafiać, te zadania będą trafiać do powiatu, czyli po prostu tutaj do nas. Z jednej strony należy się cieszyć, bo to daje, zwiększa zakres instrumentów, jakim my jako miasto możemy operować, aby w sposób bardziej precyzyjny, celny trafiać i zaspokajać potrzeby osób niepełnosprawnych. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że zabezpieczenie środków, które za tymi zadaniami przyjdzie, będzie po prostu wystarczające. Też o jednej rzeczy tak na koniec chciałbym wspomnieć. We wrześniu 2011 roku złożyliśmy aplikację do konkursu, który został ogłoszony przez Komisję Europejską pod nazwą Miasto Dostępne. I na ten konkurs aplikację złożyło 112 miast europejskich. My złożyliśmy aplikację w obszarze transportu, budynku użyteczności publicznej, dostępności oraz nowoczesnych technik, które w obsłudze osób niepełnosprawnych zastosowaliśmy. Na te 112 miast Komisja Europejska uznała drugie miejsce. Opowiadam Wam o tym nie tyle, żeby się chwalić, ale zdając sobie sprawę z ogromu wyzwań i prac, które są jeszcze przed nami do zrobienia, powiem w ten sposób, że też dzięki współpracy i ze strukturami Urzędu Miasta Krakowa, jak również
z radnymi miejskimi oraz dzielnicowymi. Przez te lata, jak tutaj jestem, mogę powiedzieć, że udało się doprowadzić, że problematyka osób niepełnosprawnych na pewno nie jest ostatnia i na pewno nie jest traktowana po macoszemu przez włodarzy naszego miasta. Za co serdecznie chciałem podziękować. Mam nadzieję, że tych parę informacji, które przekazałem, w taki bardzo całościowy sposób Państwu obrazują działania, które tutaj realizujemy na rzecz tej społeczności miejskiej. A w kontekście tego, o czym mówiłem na temat nowych zadań, też należy to potraktować jako spore wyzwanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu pełnomocnikowi za tą wyczerpującą, obszerną informację. Wyrażam tylko ubolewanie, że tak mało radnych nie wysłuchało, ale mam nadzieję, że materiał dotarł do wszystkich i przynajmniej zapoznałeś. Proszę Państwa, zapraszam radnych na salę, bo za chwilę będą drugie czytania, ale na razie przechodzimy do kolejnego punktu. Dziękuję panu pełnomocniku za tę informację, za te słowa uznania dla włodarzy, że niepełnosprawni jednak w tym mieście mają swoją pozycję.